Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jezus, ja jestem Maroko Bragie, a przed wami kolejny materiał lub transmisja z gry Ninja Gaiden Sigma, wchodzący w skład odświeżenia fabularnego o nazwie Master Collection. I dalej już od wielu, wielu odcinków ciśniemy wyzwania Ninja Trials, które są potrzebne do platyny. Kurczę, miałem właśnie Martival, przyszedłeś, akurat była hardkorowa walka z bossami. Ale jakoś się udało. Jakoś się udało. Aczkolwiek zaryzykuję, słuchajcie. I wezmę sobie, odpalę na Very Hard. Zaryzykuję, zobaczymy jak mi pójdzie. No powiem ci, że u nas samopoczucie bardzo dobre. U nas tak samo. Nie nerwowo dzisiaj jakoś gramy w tego Ninja Gaiden, ale zaraz trzeba będzie kończyć, bo na siódmą mam do roboty dzisiaj. Także, ale samopoczucie dobrze, także. A co tam u ciebie, Martival? A kiedy tu nie ma hardkorowych walk? No dokładnie, dokładnie. Dobrze powiedziane, ale powiem ci, tutaj coś... Pamiętasz jak ostatnio żeśmy wspominali te czasy, jak gwałciły mnie dwie takie lafiryndy z Wąchocka? To teraz mamy jedną lafiryndę i dwóch Alfonsów. Słuchaj, czyli trzech przeciwników, bo mało było, słuchaj, Martival, że było dwóch bossów tak na ciasnej arenie. Brakowało jeszcze jednego, nie? To dajmy, napierdzielmy chyba z 10 jeszcze tych bossów na ciasnej arenie, to wtedy ta walka będzie przyjemniejsza, nie? No, także jest coraz lepiej. Powiem szczerze, że z tymi wyzwaniami jest coraz lepiej. Dobrze, że już powoli do końca zmierzamy tych wyzwań, bo na mnie chyba kurwica rozwaliłaby, nie? A co tam, Martival, u ciebie? Po co się w ogóle dzieje, nie? Trzech bossów. Weź sobie, człowieku, tu porać. O. To jest dopiero zabawa. O, jaki spam. O, jeszcze tamten wleciał. Ja się nie wiem, co się dzieje. Jest. Fajnie, nie? Jest fajnie, fajniusio. Jest fajnie, fajniusio. Naprawdę, bardzo odprężająca gra. Naprawdę czuję się taki odprężony. No, kurczę. Nigdy nie grałem w taką odprężającą grę, nie? Martival, czyli widzę, że gra dba o to, żeby się gracz nie nudził. Tak, dosłownie. Dosłownie. Powiem ci szczerze, że czasami mi się wydaje, że tu już nieraz mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz, że czasami ta gra przypomina mi taki naprawdę prawdziwy symulator pijaka, nie? Tak ta kamera lata, jakbym ja miał 3 promila, nie? Ta kamera nam tak tutaj lata, że człowiek by naprawdę wydawałoby mi się, że mam 3 promile we krwi, ja jestem trzeźwódki jak... i rześki jak poranek. No szkury zapiał, no. To jeszcze widział coś. No jeszcze ten przydupas będzie mnie tutaj pompował. Zboczeniec. Yes. O,
Ono, ła, pięknie, poezja. Poezja sama w sobie. Aniu, skoro nie pijesz, to chociaż gra ci oferuje trochę wrażeń alkoholowych. No, dokładnie. Te bimbałki to ona ma, ta. Charakterek też ma. Charakterek, powiem ci, Aniu, to też ma. Ojeju. Powiem szczerze, tak mi lata ta kamera, powiem ci szczerze, na tych 3 promilach, Aniu, że ja nawet tych bimbałków to jej nie widzę, nie? Serio. Ta gra ci nie pozwoli nacieszyć się bimbałami. Bo zanim ty się ledwo co spojrzysz na te bimbały, to już nie żyjesz. Albo ci kamera z 200 razy zmieni punkt widzenia. Zamiast bimbałów to my będziemy podziwiać co innego. Na przykład moją obitą dupę przez tyle godzin grania w tą grę. Zapomniałem zmienić broń oczywiście. No, o, no serio. To taka robota tutaj, o. No serio. Nie, to jest jakaś porażka. No, i tak się nie mam czym leczyć. Bako-san do kasztana. Musiał dzisiaj tańczyć zombie i to dopiero jest challenge. I Martival, nie no, żarty, lecisz jeszcze 3 próby i odpoczywaj. No, trzeba będzie. Ja trzeba będzie dzisiaj zakończyć jakoś w miarę sensownej godzinie, bo ja naprawdę do tej roboty nie wstanę, nie? A i tak dzisiaj, i tak późno zacząłem, a i tak byłem tego świadom, że dzisiaj dostaniemy solidny wpierdol przez tą grę. Także 3 godziny to i tak już jest za dużo jak na Ninja Gaiden, także sobie w środę najwyżej pomęczymy tych bossów, bo ja sobie nie wiem, czy my sobie coś ogarniemy dzisiaj z tymi bossami, to jest jakaś porażka. Nie wiem, któryś z kośnoki debil to wymyślił, żeby tutaj na taki żeby to jeszcze jakaś arena była sensowna, to okej, ale na takiej ciasnej arenie to jest... I tym gan. Jakie kasztan ma mieć samopoczucie, jak jest Polakiem? No tak. To coś tym jest, panie Tymgan, coś tym jest. Co tam, Aniulko? O Jezus, o matko. No tak, to jest, powiem, używałem słowa żelazny obcas, ale powiem ci, że żelazne bimbały od tej grafiki, to... O Jezus. Zjawia się nagle kudlata, zupełnie naga starucha. Aniu, i zagłusza zagłusza? Zagłuszała? Nie wiem, co to za słowo jest. Nieszczęśnika uderzeniem swoich wielkich, stalowych piersi. Straszna legenda. Straszna, powiem ci szczerze, jak to tak w głowie, jakby to powiedzieć. Jak sobie wyobrażę te żelazne piersi, to... Nie wiem, Aniu. Nie wiem, czy ja jestem w stanie dzisiaj zasnąć teraz przez tą grafikę, którą mi tam przed chwilą zapodałaś. Serio. Marty Wall, testerzy tej gry to na pewno byli szczęśliwi ludzie. To na pewno. To na pewno. Żelazne bimbały, tak. Upadek przed żelaznym bimbałem. Kiedyś się mówiło, że upadek przed żelaznym obcasem, tak? Albo pantoflarzem, a teraz się mówi upadek przed żelaznymi bimbałami. To mnie akurat teraz właśnie czeka w Ninja Gaiden, bo ta różowa ździra ma takie, można powiedzieć, bimbały, ale nie będę jej pytał, czy ma żelazne, czy nie, bo nawet chyba tego nie zdążę zrobić, bo wtedy mnie 3 razy jeszcze zabije. No nie, no bierz ten swój zboczuchowaty miecz. Nie, to malmy trzeba wykończyć, bo przecież... No, ale to ciekawe, jak ja mam do niej dojść. Mało co orientuję, co się dzieje na arenie.
tam dostaje, ale co z tego? No, ale Alma padła. A ja nie mam czym się leczyć. No i tyle było z dobrej strategii na dzisiejszy wieczór. Ojejku. Alma zgin. Alma, gin. Alma, ty suko! No nie wierzę, po prostu nie wierzę, nie? No i nie trafię jej, nie? Padła, dobra. Szlak by cię ty skurwysynie. Nie, no po prostu to jakaś paranoja, nie? Kurczę, jak nie jeden śmierdziel, to drugi, nie? Jak już wykończyliście najgorszą, najgorszego z tych bossów, to kurczę, zajeżdżacie drugi. To jest taka robota. Walcz jak Polacy pod Grunwaldem. I cyk, Reksiu. I cyk, zgon. I cyk. Jak Polacy pod Grunwaldem. Jest progres. Pewien progres jest, Wituś, tak? To się z tym zgodzę, ale... Oj, mnie dojechali tutaj. Alma padła. O kurczę. O kurczaczki, dobrze idzie. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. O kurczę, nie mogę. Nie mogę tego zrąbać. Zrąbałem już. Ja pierdzielę, tak było blisko. O jest! Jak ja to zjebałem. Ja pierdzielę, no. Jeden na jeden. Kurczę, to się nigdy nie zdarzyło. Jaki pech. Jesus, jak mam to spierdolić. O Jezu. Ja pierdzielę. No nie, kurczę, tylko czasami ten krzyżak jest spierdzielony, ten dolny mój. Wychodzę z menu niespodziewanie. Dawaj tą Almę. Albo wszystkich dawaj.
Patrzcie, no złapała mnie pinda. Ta zaryzykowałem. Żeby więcej życia mu zabrać. Teraz też zaryzykowałem. Bo mam dużo eliksirów. Jest! Jest! Dobra, słuchajcie, very hard mamy z głowy. O tyle dobrze. Ja pierdolę. W pewnym momencie to są ciary, słuchajcie. W pewnym momencie to są ciary, jak już dwóch bossów padnie. Nie? Kurczę, to żeby tylko tego jednego zabić. Ale tak wyjątkowo wszyscy zaczęli dashować na mnie tutaj. To jest taki, wiecie, to jest taki fuks. Typowo, bo nagle zamiast wszyscy atakować mnie na dystans, co lubią robić i czego w ogóle nie idzie wybronić, tak? To wszyscy atakowali fizycznymi atakami i wzwarcie. Udało się z góry, słuchajcie, zeskoczyć na nich i szybko nagle wymanewrować dwóch bossów. No to największe, z drugiej strony największe zagrożenie, tak? Czyli Czarny i Alma. Ojeju. Dobra, słuchajcie, jeszcze dziękuję, Tiboruś. Dziękuję. Tibuś. Jeszcze Master Ninja i jesteśmy w domu. Jeszcze Master Ninja. Nie wiem. Kurczę, tak, słuchajcie, tak niewiele brakuje, żeby już to skończyć, te gówniane wyzwania. Tego się obawiam. Eternal Legendary. Legendarna walka, to jest w ogóle za... trofka za to. Nie wiem. Jezu, serio? No serio? Patrzcie, no nie, no. Odblokowały się nowe te w ogóle. Bo tutaj mieliśmy znak zapytania. Tutaj. Nie wiedzieliśmy, co nas tutaj czeka. Widocznie po określonej tam ilości, słuchajcie, jak przejdziemy określoną ilość tych wyzwań. Bo tutaj pamiętam, dam głowę, że tutaj były znaki zapytania same. Nie pokazywali nam, co nas czeka. Teraz udało nam się, słuchajcie, tyle tych wyzwań przejść, że odblokowały się te areny, żebyśmy zobaczyli, co to na nas czeka. I patrzcie, co kolejne dwie zdziry, nie? Kolejne dwie zdziry tutaj na blacie. Jeszcze tutaj jest na Unreaded Challenge. Jeszcze, ja pierdzie. Ja w życiu tego nie wyplatynuję. Choćbym się obsrał, ożygał i narzygał sobie do kubka, to ja tego nie zrobię. Jej, Tiboruś. O, to są właśnie te wyzwania, na którym miał kod, który nie działał. A no właśnie. Dobra, tak czy siak wiemy, co jest grane. Bierzmy się za ten Master Ninja. Ogarnijmy ten Master Ninja i będziemy mieć, mam nadzieję, temat z głowy. Temat z głowy, kurwa, kolejne 4 godziny w dupę, jak nie lepiej. Temat z głowy będziemy mieli. No. Temat z głowy będziemy mieli. O jest, nawet nie zdążę. Nie zdążyłem się nawet wyleczyć. Hardcore, no. No, to będzie już ostatnie areny, to będzie taki wpierdol, że nie wstanę na dupieniem. To będzie istny wpierdol, Tibuś.
Jak już tak widzę te areny, to aż mnie głowa boli. Dobra, tutaj nic nie zrobimy. O nie! Właśnie ten krzyżak cholerny, dolny, który czasami sprawia, że wychodzę z menu. Dobra, czekajcie na spokojnie. Dobra. Dobra. Jezus. No nie, no nie, no. Cześć, że go kupat? Co z tego, jak nie mam życia? Właśnie. Właśnie to daszowanie, kurczę, no właśnie to jest to, że nie spodziewam się niekiedy niektórych ruchów, dlatego że każdy atak jest losowy. I to jest masakra tutaj. Ja pierdykam, no i tak bym tego nie ugrałbym, za dużo życia typ miał. Ale to i tak nieźle poszło. Noż ty kur... Jest! No nie, jakim cudem je złapałeś tę małpo latająca! Dobra, teraz to sobie możesz w dupę strzelić, chujku. Tak jest! Tak jest! Kurwysyny! A zdychać mi tu, żebym ja już nie widział waszych, kurcze, brzydkich, uwalonych gównem mord. Dobra, mam już z głowy to wyzwanie. No, cieszę się. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję za uwagę, mamy to z głowy. Yes! No, wzorowo. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, choć się nakurwiłem strasznie tutaj i zezłościłem, a nie powinno tak być. Justyś, agresywny Maro, lubię to. Ja też lubię. Bardziej jednak Maro jak jest spokojny, ale a jak ty to lubisz, to ja też lubię to, jak ty to lubisz. Justyś, yes! Udało się, Boże, kochany. Już nie będę musiał znosić tego... tych trzech krzywych mord. Yeah. Yes! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Po fuksie, ale i tak już dzisiaj doszliśmy do tego jednoznacznie, że ta gra normalnie jest tak losowa i niesprawiedliwa, że... Dobra, już mam zimną herbatę, ale mogę już pić zimną. Ważne, że te kurwiszony już nie żyją. Jeju, ile to się człowiek musi namęczyć, nawkurwiać. Żeby normalnie poczuć smak zwycięstwa. Dobra, który tutaj jeszcze taki mądry był? Tutaj był istny hardcore.
Ale ja wolę się może troszkę odstresować. Weźmy sobie tego. Ten był chyba najsłabszy. Tutaj z tego zestawienia. Super. Nic nie widzę. Czemu mam takie cholerne lagi? No szkurde. Jest. Właśnie za takie i słuchajcie, za taki system walki uwielbiam tą grę, nie? No bo 14 lat ma, jak nie lepiej ta gra. 14 chyba. I normalnie przy... I właśnie ta arena teraz, w tym momencie ta walka pokazała, że ta gra jest cudowna pod względem systemu walki, nie? Jak na taki okres czasu. Ale no, ta losowość czasami przy tych walkach z bossami to jest po prostu istne Kongo, nie? Idzie się wkurwić. Dobra, a tutaj jeszcze chyba Master Ninja, nie, Master Ninja jeszcze tutaj musimy zrobić. I będziemy... A, nie wygram teraz. Mocna batalia, ale niestety nie dało rady tego ogarnąć. Ale to jest akurat jedna z takich bardziej przyjemniejszych wyzwań na tym poziomie. Nie zmieniłem sobie broni, ale okej. Okay. O jejku.
Patrzcie, to jest najłatwiejsza ogólnie walka w całej tej sekwencji wyzwania. Patrzcie, że już są zaczynają się robić schody. Dobra. Teraz Gnoja przycisnąłem i się jakoś udało go pokonać. Jakoś udało się go pokonać. No i dobra, mamy już dwa wyzwania, słuchajcie, z głowy. Ale dopiero najlepsze dopiero przed nami. No ważne, że to już mamy z tymi trzema bossami, bo już nie wiem, jaką kurwica by mnie nosiła. Jakbym cały czas musiał tutaj spędzić. No dobra, tutaj teraz jedziemy. Tutaj chyba najlepiej będzie tym jednak Dragon Swordem. Dlatego, że już mamy tego samego przeciwnika, tak, tylko że koło niego są już mobki, których możemy podbić tą Izuną, bo już samego przeciwnika już jest, jak jest jeden na jeden, to naprawdę bardzo ciężko złapać na Izunę drop, czyli jeden z najlepszych ataków tutaj w grze. Ale jak mamy mośków, to możemy poprzez Izunę mu zadać obrażenia. To jest akurat fajne. I to jest, słuchajcie, akurat fajne. Dobra, zostawimy magię taką, jaka jest. Dobra, i tutaj tak. Jest. No szkoda tylko, że tutaj niestety nie mam się czym leczyć. Ach, tutaj niestety za dużo oberwałem na samym początku. Niestety. Aczkolwiek jak tutaj źle nam będzie szło, to też trzeba będzie zmienić broń, mimo wszystko. Może tutaj ta ciężki oręż też tutaj będzie trafiony. Kurczę, przed chwilą mówiłem, że można łatwo na Izunę złapać tych przeciwników, ale coś nie mogłem. Gnojków, cały czas robili uniki. Jezus. No serio. Ugh!
Oj, oj, nie potrze... Tak słabo teraz zrobiłem, że wszedłem w menu. Bo zwróciłem uwagę, że zapomniałem ustawić sobie tych itemów. Znaczy, tak, itemów rzucanych, nie? Ze zwykłych shurikenów na te wybuchowe. Bo to jest to, że kurczę, nie zapisują się te itemy, tylko za każdym razem trzeba je ustawiać. Co mnie wkurwia niesamowicie. I teraz akurat wziąłem ten moment, że już mam mało żyć, a gość już idzie na mnie z szarżą. Nie wiem, czy jestem w stanie tego teraz tego uniknąć. Oj, dupa. O, mogłem mu Izunę zrobić. Ja pierdzielę. Mogłem mu Izunę zrobić, to człowiek zawsze jest przekonany, łe, ta Izuna to nigdy nie wejdzie, nie? No to wciska wszystkie przyciski, tylko nie to, co trzeba. A już go miałem w powietrzu, już bym, jakbym wyprowadził tak, jak powinno się tą Izunę drop, to już bym go miał z głowy, nie? Nie! Po co? Najlepiej w ogóle zjebać kombinację przycisków i naciskać nie to, co trzeba. Dobra, teraz akurat dobry moment wyczułem. Nie, już nie przeżyję. Dobra, udało się. Yeah. Pierdolę. Jezus. A tak dobrze szło, no. Tu chyba trzeba też wykorzystać te kulki, te żółte, tak? Które wypadają po pokonaniu danego przeciwnika, nie? No to wtedy one nam wzmacniają... Wzmacniają te wszystkie ataki ładowane. O. Tu jakimś cudem, tu to by miałem szczęście, nie? O, ale ten przydupas mnie trafił. O, no na pewno. Tutaj też jakiś fuks był. Jest! Jest! Tu się udało. No trochę tych ataków specjalnych wykonałem na nim. Ale to było po fuksie, nie? To było po fuksie, bo jakimś cudem mi się nawinął na tej Izunę. Dwie Izuny udało się zrobić z tego, co widziałem. To jest rzadkość, żeby dwie Izuny weszły jak w masło, ale co z tego, jak to był przedostatni poziom trudności, nie?
Azjata. No tak, Azjata, jakby jakiś inny kurdupel z kośnooki, który normalnie 20 lat albo ile lat, tylko zamiast dziewczynę jakąś znaleźć, to pierdzieli się z tymi, kurczę, szatanistycznymi gierkami. No to taki, z takim to ja nie wygram, nie? Michaś, no z takim to ja nie wygram, no. Oh, Jezus, jeszcze Master Ninja, ja... Powiem szczerze, że chyba parę prób zrobimy i ja idę spać, bo przecież ja nie zasnę, przecież na 6 mam do roboty. Nie wyśpię się przez te kurwiszony w tej grze. Naprawdę. Nie, już nie zmieniłem tej magii. Nie chcę mi się w menu już wchodzić. Jest! Ale to już po fukcie było, nie? To już było po fukcie. Ja pierdziele. O, matku. Dobra, mamy już z głowy to wyzwanie. Mamy z głowy to cholerne wyzwanie. To już było po fukcie, słuchajcie. To co mówię, że ta gra to już nawet nie plusuje jakiegoś skilla, nie? Tylko totalne szczęście. Bo przy skillu to co ja mogę zrobić, jako gość tu cały czas blokuje atak? Co ja zrobię, jak ja czasami raz mi wyjdzie jakiś specjalny atak, raz nie wyjdzie, nie? Bo ja w ogóle jego obrony nie mogę przełamać, ale ten za każdym razem, co bym nie zrobił, ta obrona moja jest tutaj przełamana, nie? Ale dobra, to po fuksie, nie? Po fuksie, ja już myślałem, że już mnie gdzieś trafi, nie? Już myślałem, że już mnie gdzieś trafi, już mało życia było, ale dojechaliśmy, skurwiwujka. Martiwal, dziękuję. Easy, Kurosaki. Reksio, jak to mówią? Blisko, ale niewystarczająco. Tak, blisko, ale niewystarczająco. Dobra, słuchajcie, powiem wam szczerze, że ja już kończę. Raz, że trzeba na 6 wstać do roboty, a dwa, że tutaj są... No tutaj nie będzie łatwo. No, słuchajcie, to nie będzie łatwo. Ktoś się pytał, Witek się pytał, ile jeszcze do końca. Do końca zostaje tak. 2 poziomy trudności tutaj. Gdzie tutaj jest dwóch gości. Dwóch, nie jeden. Dwóch wojowników, nie? Tutaj mamy, gdzie mam finałowego bossa w ogóle z kampanii podstawowej. Z kampanii fabularnej. 2 poziomy trudności. Tutaj całą arenę, wszystkie areny na wszystkich poziomach trudności. Gdzie tutaj już mamy 2 ladacznice. Dwóch bossów. Także tutaj to już będzie totalny masochizm. Także już miesiąc trzeba dać nam tutaj, zanim my tutaj przejdziemy. No i finałowa walka później nam zostaje. Też 2 bossów. Jeżeli to przejdziemy, to już mamy z głowy, nie? Wyjdzie już dalej, już nic nie ma. Ale ja tutaj, nie wiem, tutaj jest 2 bossów. Tutaj jest jeszcze jeden boss. I tutaj 2 poziomy trudności trzeba zrobić. Tutaj 2 poziomy trudności, tutaj w tym miejscu. Nawet nie chcę myśleć, co tutaj będzie, nie? Także kończymy. Słuchajcie, kończymy. Ja już tak totalnie zdarłem gardło, także... To co mnie nawkurwiała ta gra? Co mnie nawkurwiała? Nie wiem, to... Dzisiaj ogólnie miał być Fatal Frame. Nie wiem, czy z godzinę nie pograć jeszcze dzisiaj na strumyku. W Ninja Gaiden, a później Fatal Frame. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie.